Dzień dobry. Otrzymałem bardzo proste zadanie. Proste, ponieważ mam opowiedzieć o czymś, co z jednej strony jest piękne, szlachetne, z drugiej strony jest bardzo ważne dla mnie i zajmuje w tej chwili dużą część mojego życia, jest moją pasją. To, o czym będę mówił, wyzwala bardzo pozytywne emocje, uczy bardzo pozytywnych zachowań, szlachetnych zachowań, buduje przyjaźnie, a jednocześnie wspomaga rozwój fizyczny, rozwój intelektualny. To, o czym będę mówił, można robić na różne sposoby, można traktować to jako cel życia, robić to codziennie, ale można też traktować to jako rozrywkę, incydentalnie traktować jako pretekst do spotkania z przyjaciółmi. Być może część osób już się domyśla, o czym będę mówił. Dla pozostałych może jeszcze najpierw mała podpowiedź. Podejrzewam, jestem gotów się założyć, że wielu z was widziało to w telewizji. Przełączając kanały, nagle zatrzymywaliście się, oglądaliście coś, czego do końca nie rozumieliście, ale z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu chcieliście to oglądać. Podejrzewacie zapewne, że jest w tym wszystkim jakiś haczyk. Zapewniam, haczyka nie ma, natomiast są inne przedmioty, są czajniki, są szczotki, jest lodowisko, są ludzie i są ogromne emocje ludzkie. Curling to wspaniała zabawa, rozrywka, nie wiadomo z jakiego powodu przez niektórych nazywana sportem. W największym skrócie polega na rzucaniu po lodzie czajnikami. Oczywiście postaram się przybliżyć troszkę bliżej tę rozrywkę, ten sport. Jest to gra zespołowa. Dwa czteroosobowe zespoły rywalizują na torze lodowym o długości mniej więcej 40 metrów. 40 metrów to jest mniej więcej dwukrotna długość tej sali. Wypuszczając na przemian 8 kamieni w jednym kolorze. Kamień po wypuszczeniu nie może być ponownie dotknięty, natomiast można wpływać na jego ruch poprzez charakterystyczne dla naszej dyscypliny sportu pocieranie lodu przed kamieniem za pomocą specjalnej szczotki. W ten sposób zmniejszamy odrobinę tarcie. Ten kamień może polecieć trochę dalej, trochę w innym kierunku. Wygrywa ta drużyna, której kamień znajduje się bliżej środka takich kółek nazywanych domem. Te kółka są narysowane, namalowane na lodzie. Ta drużyna, której kamień jest bliżej, ta drużyna wygrywa partię. Mecz składa się z 8 lub 10 takich partii. Rozegranie go zajmuje około 2 godzin. Ten egzotyczny wciąż w naszym kraju sport ma wbrew pozorom całkiem długą historię. Na obrazach mistrzów holenderskich z XVII wieku wyraźnie widać postacie ludzkie zabawiające się puszczaniem po zamarzniętych kanałach Amsterdamu takich charakterystycznych kamieni. Mniej więcej w tym samym czasie, w XVII wieku, powstały w Szkocji pierwsze kluby curlingowe. Zresztą do dzisiaj w Szkocji znajduje się siedziba Światowej Federacji Curlingu. W XIX wieku curling trafił na niezwykle podatny grunt, czyli do Kanady. Z racji na dosyć srogi klimat okazało się, że ten sport świetnie odpowiada wymaganiom Kanadyjczyków i od tego czasu Kanada jest stolicą światowego curlingu. Stamtąd pochodzą najlepsi zawodnicy. Tam znajduje się najwięcej lodowisk, najwięcej zawodników. Kilka lat temu Kanadyjczycy niepokoili się, że liczba curlerów spada, bo zbliżała się do 1 000 000 osób. Dla porównania, w kolebce curlingu w Szkocji tych takich aktywnych zawodników liczby ocenia się w tej chwili na około 5 000. W Polsce w granicach 200-250 osób, czyli chyba odrobinę więcej niż znajduje się dzisiaj na tej sali. Oczywiście na przestrzeni lat gra ewoluowała, zmieniały się odrobinę przepisy, pojawiła się elektronika, pojawił się pomiar czasu. Tradycyjne zmiotki do śniegu zostały zastąpione przez wysoce zaawansowane technologicznie karbonowe szczotki curlingowe. Natomiast stosunkowo niewiele zmieniały się same kamienie, którymi rozgrywane są spotkania.
Wszystkie kamienie na świecie w pewnym uproszczeniu pochodzą z tego kawałka granitu, szkocka wyspa Ailsa Creek. To z niej raz na kilka lat wydobywany jest duży, duży blok skalny, z którego potem na miejscu produkowane są wszystkie kamienie karlingowe na świecie. Będziecie mieli okazję dzisiaj takich kamieni dotknąć, zobaczyć, podnieść. Będzie to możliwe w przerwie kawowej. Zapraszamy na specjalne stoisko. Każdy kamień waży 20 kg. Każdy kamień na świecie ma dokładnie te same wymiary, co powoduje, że ten sport jest w pewien sposób wymierny. Każdy turniej, każdy mecz rozgrywany na świecie jest w pewien sposób porównywalny. Co decyduje o popularności curlingu? O tym, że co tydzień tysiące Szwajcarów, Szwedów, Kanadyjczyków spotykają się na lodzie, żeby właśnie puszczać te kamienie. Powodów jest zapewne wiele. Ja opowiem Wam o kilku, które są istotne dla mnie i dla tych kilkudziesięciu osób, z którymi regularnie uprawiam curling. Myślę, że jest to w jakiś sposób wymierne. Najważniejszy powód dla mnie jest taki, że o ile w curlingu oczywiście mamy pewne przepisy techniczne, określona jest szerokość toru, wymiary kamienia, natomiast równie ważny, a być może istotniejszy jest kodeks zachowań karlera. Ten kodeks sprowadza się, można streścić w jednym zdaniu, że karler prędzej przegra mecz niż wygra oszukując. Jeżeli pojawicie się na lodowisku i powiedzmy przy szczotkowaniu nieudolnym poślizgniecie się, przewrócicie, nic się nie stanie. Jeżeli będziecie próbowali wybić kamień przeciwnika i pomylicie się o tyle, że wybijecie swój własny, też nikt nie powie. Natomiast jeżeli będziecie próbowali oszukiwać, to nie macie czego szukać na lodowisku. Nawet jeżeli wygracie najbliższy mecz, to po prostu nikt więcej nie będzie chciał z wami grać. W curlingu rola sędziego ograniczona jest do niezbędnego minimum. Tak naprawdę sędzia pojawia się wtedy, kiedy zawodnicy sami między sobą nie są w stanie rozstrzygnąć powstałego sporu. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, kiedy po zakończeniu partii, kiedy wszystkie kamienie już się zatrzymują, zawodnicy nie są w stanie na oko ustalić, który z tych kamieni znajduje się bliżej środka domu. Wtedy pojawia się na lodzie sędzia ze specjalnym cyrklem, którym mierzy odległość od środka domu. Natomiast wszystkie spory w pierwszej kolejności rozwiązują zawodnicy. Przenosząc to na realia takiego sportu, który pewnie znacie wszyscy, piłka nożna, mecz Ligi Mistrzów w polu karnym, starcie z obrońcą, Ronaldo się przewraca, obrońca pierwszy staje, biegnie, słuchaj Cristiano, chyba cię trochę za mocno kopnąłem, wydaje mi się, że powinien być karny. A Cristiano na to mówi, nie ma takiej konieczności, to nie było wcale takie mocne, mocne kopnięcie. W curlingu, wierzcie mi, nawet podczas najpoważniejszych zawodów wygląda to w ten sposób. Tak jak wspomniałem, po zagraniu kamienia, kamień sunie po lodzie, nie można go dotknąć ani nogą, ani szczotką, ani żadną inną częścią ciała. I żaden szanujący się karler tego nie zrobi. Natomiast oczywiście w ferworze walki występuje taka sytuacja, że gdzieś ten kamień trącimy, lekko zmienimy jego kierunek, siłę. I co w tym momencie? Nie patrzymy, nie rozglądamy się, czy biegnie już sędzia dać nam żółtą kartkę. Nie patrzymy, czy przeciwnik dostrzegł nasze przewinienie. Obowiązkiem zawodnika jest zgłoszenie tego poprzez podniesienie ręki. Przeciwniku, dotknąłem kamienia. I to do naszego przeciwnika należy decyzja, co z takim kamieniem możemy zrobić. Czy przesunąć go trochę w lewo, bo tak uzna przeciwnik, że tam pewnie by był, gdyby nie nasze dotknięcie. Czy też może właśnie powiedzieć, że słuchaj, to nie ma znaczenia, ten kamień, twoje dotknięcie kamienia nie miało wielkiego znaczenia. A więc curling to fair play, curling to szacunek wynikający z wielowiekowej tradycji, szacunek dla przeciwnika. Przed meczem zawodnicy witają się poprzez podanie ręki, życzenie dobrej gry każdemu zawodnikowi. Podczas meczu nie należy przeszkadzać przeciwnikowi w wykonaniu zagrania, należy nagrodzić pochwałą, pochwalić jego dobre zagranie. Nie należy ostentacyjnie
okazywać radości w przypadku, jeżeli przeciwnik się pomyli. Te zasady fair play obowiązują. Jest też ważny aspekt towarzyski. Po zakończonym meczu to drużyna zwycięska tradycyjnie zaprasza pokonanych na szklaneczkę szkockiej whisky. A więc piękno, szlachetność, ale także czysto estetyczne piękno. Dla mnie na przykład jest bardzo istotne, gładka, biała tafla lodowa, sunący majestatycznie kamień. Ten kamień jest z jednej strony twardy i ciężki, ale naprawdę jest bardzo miły w dotyku, taki obły. Niesamowite dźwięki wydają kamienie zderzające się ze sobą, te bryły granitowe. Oczywiście te dźwięki są zagłuszane przez krzyki skipów i krzyki szczotkujących, ale to też ma swój urok, a więc jest także piękno. Jest w curlingu pewna magia. Mówiąc magia, nie mam na myśli tych sztuczek, które widzieliśmy, ale mam na myśli niezbadaną do końca fizykę, czyli sposób, w jaki kamień, obracając się, bo kamień rotuje przez całą drogę, porusza się po płatkiej nawierzchni. Do dzisiaj naukowcy spierają się o powody pewnych anomalii, które występują na lodzie. W ogóle curling jest świetnym potwierdzeniem powiedzenia, że im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania. Z każdym kolejnym etapem zaawansowania curlingowego odkrywa się nowe obszary. Z początku cieszymy się, że wypuszczony przez nas kamień w ogóle doleciał w dobre miejsce, poleciał w dobrym kierunku. Później zaczynamy dostrzegać, że ten kamień troszeczkę inaczej zachowuje się podczas pierwszych partii, trochę inaczej pod koniec meczu. Zaczynamy zastanawiać się nad strategią, nad taktyką. Powiedzmy, ustawiliśmy kamień w samym środku tego kółka, wydawało się idealny, a przeciwnik wcale nie próbuje tego kamienia wybijać, wręcz przeciwnie, ustawia tak zwanego corner guarda, czyli kamień, który jest przed domem gdzieś z boku. Oczywiście, aby dojść do tego poziomu, kiedy ta rozrywka staje się grą strategiczną, należy opanować pewien zasób umiejętności czysto technicznych. Ale one są na tyle proste, że to jest kolejna zaleta curlingu. Sam trening curlingowy jest naprawdę przyjemny. Może być przyjemnością nawet ten najprostszy trening. Wiem, że są na sali miłośnicy biegania. Ja bardzo podziwiam biegaczy, ale nie jestem w stanie przekonać się do tego, że wielotygodniowe przygotowania do morderczego wysiłku, jakim jest bieg maratoński, że to jest tylko i wyłącznie przyjemność. W curlingu jest to przyjemność z racji na charakter tego sportu. W curlingu decydującego znaczenia nie ma ani szybkość, ani wytrzymałość, ani skoczność. Nie wygrywa ten, kto jest najsilniejszy i ten kamień puści najdalej. Jest to gra wymagająca precyzji, gra, w której decydują cechy psychofizyczne, umiejętność utrzymania koncentracji na odpowiednim poziomie, umiejętność strategicznego myślenia. Oczywiście pewien poziom przygotowania fizycznego jest w tej chwili potrzebny. Curling staje się coraz bardziej sportowy, ale nie jest to decydujące. W związku z tym, jeżeli nie cechy czysto fizyczne decydują, okazuje się, że curling jest świetną grą, jest bardzo uniwersalny, jest grą dla każdego. Na turniejach towarzyskich rywalizują na równych zasadach drużyny żeńskie i męskie. Drużyny dorosłe z drużynami młodzieżowymi, dziecięcymi. Zawodnicy na wózkach znakomicie sobie radzą, także grają w turniejach z osobami chodzącymi. Nie jest żadnym dyshonorem przegrać ze świetną drużyną złożoną z zawodników głuchoniemych. Jesteście w dalszym ciągu w świetnym wieku, żeby rozpocząć swoją karierę curlingową. Szwedzki Karler Kronlund zdobył medal Igrzysk Olimpijskich w wieku lat 58. Andrea Szep reprezentowała Niemcy w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy praktycznie nieprzerwanie przez 34 lata. 4 lata temu w Vancouver w drużynie kanadyjskiej Christy Moore zagrała, będąc w 5. miesiącu ciąży. Naprawdę jeszcze wszystko przed Wami. Dlaczego w takim razie jeszcze nie spróbowaliście, nie mieliście okazji zagrać?
Przyczyna jest prosta. Curling pozostaje sportem niszowym, choć my wolimy określenie sportem elitarnym. Curling pojawił się w Polsce 15 lat temu. Uprawiany jest w kilkunastu klubach, w 10 miastach. Jest kilka turniejów, są rozgrywki ligowe, jest reprezentacja Polski. Ale wszystko to odbywa się w dużej mierze w formule do it yourself. Mam przyjemność odpowiadać za wiele projektów curlingowych w naszym kraju i wierzcie mi, że nie byłoby dużego turnieju w Bełchatowie, nie byłoby międzynarodowego kampu w Giżycku, gdybym osobiście ja i moi koledzy, gdybyśmy swoimi osobowymi samochodami nie wozili tych setek kilogramów granitu, gdybyśmy sami nie wymalowali domów na lodowiskach. Nawet Liga Ogólnopolska organizowana jest przez samych zawodników. Wszyscy jesteśmy jednocześnie zawodnikami, ale także trenerami, menedżerami, kierowcami, kucharzami, magazynierami. Tak to jeszcze w tej chwili w Polsce wygląda. Środowisko wydaje się dosyć nieduże i hermetyczne, ale nie jest to do końca prawda. Kluby w ciągu sezonu organizują wielokrotnie treningi otwarte w formule przyjdź i zobacz. Sport nie jest tani, sprzęt jest dosyć drogi, wynajem lodowiska to są dość duże koszty. Na szczęście pewien problem został już rozwiązany. Większość klubów posiada swoje komplety kamieni. Nowy komplet wyczynowych kamieni to jest koszt rzędu 50 tysięcy złotych. Na szczęście tych kamieni nie musicie przynosić. To wszystko będzie zapewnione, jeżeli traficie na taki otwarty trening. Także w Krakowie takie treningi są organizowane. Jeżeli jeszcze nie zdołałem zachęcić Was do curlingu, bo jest to w dużej części celem mojego wystąpienia, to mam dla Was jeszcze dwie wiadomości, obie dobre. Pierwsza dla tak zwanych kibiców w kapciach, czyli za kilka miesięcy na antenach Eurosportu będzie można zobaczyć reprezentację Polski rywalizującą w Mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy w 15-letniej historii nasza męska reprezentacja zakwalifikowała się. Dzięki temu będzie miała okazję spotkać się chociażby z drużyną Niklasa Edina. Będziecie mogli to obejrzeć w telewizji. Myślę, że curling wtedy pojawi się troszkę szerzej w ogólnopolskich mediach. Druga wiadomość jest być może jeszcze lepsza, skierowana dla tych osób, które chciałyby spróbować czynnie naszego sportu. W Łodzi za kilkanaście tygodni otwarte zostanie pierwsza w Polsce hala curlingowa, pierwsze lodowisko w Polsce, na którym nie spotkacie ani łyżwiarzy, ani hokeistów. Czterotorowy obiekt otwarty będzie pod koniec sierpnia. Już dzisiaj zapraszam. Też ciekawostka i potwierdzenie. Nawet tego typu inwestycja w Polsce powstała w formule do it yourself. Młodzi ludzie z mojego klubu pozyskali potężnego inwestora, który zdecydował się wyłożyć 8 milionów złotych na budowę takiego nietypowego obiektu bez udziału jakichkolwiek środków publicznych. Mam nadzieję, że zdołałem Was zainteresować curlingiem, że kiedyś spotkamy się na lodowisku i niezależnie od tego, czy będziecie traktować curling jako wyzwanie sportowe, trenować rzeczywiście kilka razy w tygodniu, czy też będzie to tylko i wyłącznie rozrywka, mam nadzieję, że z tego wystąpienia zapamiętacie przede wszystkim to, że karler nie oszukuje, że jest to gra dżentelmenów. Z drugiej strony, mam nadzieję, że może kilkoro z Was osiągnie na tyle wysoki poziom sportowy, że ja z przyjemnością dam się zaprosić na szklaneczkę whisky po przegranym meczu. Dziękuję bardzo.